Cześć. Na pewno możesz znaleźć w internecie informację, że warto łączyć ze sobą kolory kontrastowe, czyli kolory leżące naprzeciwko siebie na kole kolorów, jak na przykład zielone i czerwone. I takich połączeń znajdziesz teraz tak naprawdę na manekinach bardzo dużo w sklepie. Tylko weź jedno pod uwagę. Mamy zielone spodnie i czerwoną koszulę. Dwa czyste kolory, które leżą naprzeciwko siebie na kole kolorów. Teoretycznie powinny one ze sobą pasować, ale weź pod uwagę, że w tych spodniach i w tej koszuli będziesz wyglądała jak świąteczna choinka, ponieważ tutaj obowiązuje zasada ilościowa. Jeżeli chcesz łączyć ze sobą kolory kontrastowe, to zamiast tej koszuli dobierz na przykład golf, który ma również odcień zieleni, ale cieplejszy odcień zieleni. I mamy tutaj dwa odcienie zieleni, jeden mocno czysty i nasycony, drugi troszeczkę bardziej przygaszony i cieplejszy. I teraz, żeby dodać do tego czerwień, dołóż na przykład czerwoną apaszkę, czerwony pasek do spodni, czerwone kolczyki, czerwoną torebkę, czy też czerwone buty, czyli tak zwana zasada ilościowa. Jeżeli łączysz ze sobą kolory kontrastowe, to pamiętaj, żeby nie łączyć ich pół na pół, ponieważ, powtórzę, będziesz wyglądać jak świąteczna choinka.